Fizyka coraz bardziej zdecydowanie wdziera się do obszarów rzeczywistości bardzo odległych od naszego zmysłowego świata. I jedyną metodą, za pomocą której tę odmienność możemy spenetrować, jest podążanie drogą wskazywaną przez matematyczne struktury. Jedną z takich struktur jest geometria nieprzemienna. Współczesna fizyka teoretyczna cierpi na potężne rozdwojenie jaźni. Opiera się bowiem na dwóch fundamentalnych teoriach: ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej, które, mimo ponad 100 lat współistnienia, wciąż nie potrafią się ze sobą dogadać. I nie chodzi nawet o to, że każda z nich mówi o czym innym. Ta pierwsza o czasoprzestrzeni, grawitacji i wszechświecie w największej możliwej skali. A ta druga przeciwnie o świecie w skali mikro, o atomach, cząstkach elementarnych i kwantach oddziaływań. Problem jest znacznie głębszy. Teorie te nie mogą się dogadać, bo mówią zupełnie innymi językami, zupełnie inną matematyką. Gdzie szukać nowej matematyki, która je pogodzi? Jedną z takich nowoczesnych teorii matematycznych, zdolnych być może zasypać przepaść między teorią względności i mechaniką kwantową, jest tak zwana geometria nieprzemienna. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Choć pewnie nie będzie to łatwe, spróbuję to wyjaśnić. Zacznijmy od banalnego stwierdzenia. W minionym stuleciu fizyka bardzo się rozwinęła. Powstanie teorii względności Einsteina i mechaniki kwantowej zapoczątkowało rewolucję naukową, która właściwie wciąż trwa. Ale część współczesnej techniki, elektronika, telekomunikacja, komputery, system GPS, obrazowanie medyczne czerpią garściami z tej rewolucji. Nieco mniej osób zdaje sobie sprawę, że również matematyka doświadczyła w XX wieku rewolucyjnych przełomów i bezprecedensowego rozwoju który zresztą wciąż trwa. Przykładowo, ramię w ramię z rozwojem ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej krystalizowały się nowe struktury matematyczne, w których te teorie są wyrażane. W przypadku ogólnej teorii względności mowa o tzw. geometrii różniczkowej, a zwłaszcza jej poddziedzinie znanej jako geometria pseudorimanowska. Z kolei w przypadku mechaniki kwantowej mowa o analizie funkcjonalnej, której jednym z ojców był Kopernik matematyki Stefan Banach. Ogólna teoria względności jest teorią geometryczną, a naturalnym językiem mechaniki kwantowej jest analiza funkcjonalna. Zespolenie obu tych teorii musi więc oznaczać znalezienie takiej teorii matematycznej, której obecna geometria różniczkowa i analiza funkcjonalna byłyby przypadkami, Granicznymi. Niektórzy uczeni, w tym Michał Heller, przypuszczają, że geometria nieprzemienna okaże się właśnie taką teorią. Aby wyjaśnić stojącą za nią ideę, muszę jednak najpierw powiedzieć parę słów o współczesnej geometrii. Ze słowem, geometria natychmiast kojarzą się nam trójkąty, koła i rąby. A gdy przypomnimy sobie o trzecim wymiarze, także kule, sześciany i stożki. Wszystko to spina imię Euklidesa, który już 23 wieki temu wiedział większość z tego, czego na ten temat uczymy się w szkole. Jednak od czasów starożytnej Grecji wiele się w geometrii zmieniło. Nie chodzi oczywiście o to, że twierdzenia geometrii euklidesowej okazały się błędne, ale o to, że jeszcze w XIX wieku odkryto inne, nieeuklidesowe rodzaje geometrii. I tak jak Euklides podsumował, uporządkował i rozwinął geometryczną wiedzę hellady, tak w przypadku nowo odkrytych przestrzeni dokonał tego niemiecki matematyk Bernhard Riemann. Szerzej znany jako autor nierozwiązanej do dziś i wartej milion dolarów hipotezy Riemana. Geometria Riemannowska oraz jej późniejsze uogólnienie, geometria pseudorimanowska, zajmuje się badaniem zakrzywionych, wielowymiarowych obiektów. W przypadku jednowymiarowym mowa po prostu o krzywych, w przypadku dwuwymiarowym o zakrzywionych powierzchniach, takich jak powierzchnia kuli albo powierzchnia siodłowa. W przypadku trójwymiarowym niestety nasza wyobraźnia przestrzenna wysiada. Co prawda umiemy sobie wyobrazić przestrzeń trójwymiarową, ale nie bardzo widać, na czym miałoby polegać jej zakrzywienie. Tu właśnie z pomocą przychodzi Riemann i rozwinięte przez niego narzędzia matematyczne gdy Einstein pracował nad ogólną teorią względności, to właśnie tych narzędzi użył, by opisać zakrzywienie czasoprzestrzeni, która ma aż cztery wymiary, trzy przestrzenne i jeden czasowy. Maszyneria Riemanna działa zresztą dla dowolnej liczby wymiarów. Z czasem matematycy rozwinęli jeszcze inne, alternatywne sposoby opisu zakrzywionych przestrzeni. Jednym z najbardziej pomysłowych jest skupienie się nie tyle na samej przestrzeni, Ile na funkcjach ciągłych, które dają się na tej przestrzeni zdefiniować. Trudno tu o dobrą analogię, ale pomyślmy o naszej przestrzeni jako o bębnie, a o funkcjach jako o dźwiękach, które można z tego bębna wydobyć. Matematycy odkryli, że geometrię można uprawiać całkowicie w języku tych funkcji, nie odnosząc się wprost do przestrzeni, na której żyją. Mało tego, dysponując wiedzą o funkcjach, Da się nawet całkowicie zrekonstruować tę przestrzeń. Posługując się naszą perkusyjną analogią, znając dźwięki wydawane przez instrument, można zrekonstruować ten instrument. Można usłyszeć kształt bębna. Skoro cała informacja o naszej przestrzeni jest zawarta w żyjących na niej funkcjach, możemy skupić się całkowicie właśnie na nich, a o samej przestrzeni zapomnieć. Pozostaje. Pytanie, jaką właściwie mamy z tego wszystkiego korzyść? Odpowiedź, dzięki temu, że skupiamy się na funkcjach zamiast na przestrzeni, wchodzimy na teren analizy funkcjonalnej, czyli zbliżamy się do matematyki używanej w mechanice kwantowej. Aha! Istnieje tu jednak pewien szkopuł. Mechanika kwantowa jest dziwna. Odpowiednikami funkcji są w niej tak zwane obserwable, czyli pewne podobne obiekty, odpowiadające różnym, mierzalnym wielkościom fizycznym, takim jak położenie, pęd czy energia. Powiedziałem funkcjopodobne, bo od funkcji różnią się bardzo istotnym szczegółem. Ich mnożenie jest nieprzemienne. W odróżnieniu od funkcji, które mnoży się tak jak zwykłe liczby, gdzie kolejność czynników nie ma żadnego znaczenia, iloczyn kwantowych obserwabli f razy g jest w ogólności różny od iloczynu g razy f. Taka dziwaczna, nieprzemienna arytmetyka jest charakterystyczną cechą teorii kwantów. Właśnie ta cecha mechaniki kwantowej jest odpowiedzialna za jej inność od wszystkich dotychczasowych teorii fizycznych. Na przykład słynna zasada nieoznaczoności Heisenberga, stwierdzająca, że nie można z dowolną dokładnością zmierzyć równocześnie położenia i pędu cząstki elementarnej, np. elektronu, jest prostym następstwem tego, że obserwable położenia i pędu mnożą się w sposób nieprzemienny. To właśnie nieprzemienność mechaniki kwantowej jest tą przepaścią, która oddziela ją od geometrycznego języka teorii względności. I to w tym miejscu wkracza geometria nieprzemienna, która chce tę przepaść zasypać a przynajmniej przerzucić nad nią solidne mosty. Pomysł jest taki, rzecz jasna w ogromnym uproszczeniu. Udajemy, że obserwable jednak są funkcjami na jakiejś dziwnej przestrzeni. W języku naszej perkusyjnej analogii traktujemy obserwable tak, jakby były dźwiękami wygrywanymi na jakimś nieprzemiennym bębnie i próbujemy na ich podstawie jakoś zrekonstruować kształt tego bębna. Chociaż elementami algebry nieprzemiennej nie są funkcje, lecz inne obiekty, należy je traktować tak, jakby były funkcjami na jakiejś wirtualnej przestrzeni i przestrzeń tę badać czysto algebraicznie. Jest to podstawowa idea geometrii nieprzemiennej. Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia geometrii nieprzemiennej, języki teorii względności i mechaniki kwantowej w istocie wcale nie są różne. Obie teorie jednak mogą się dogadać, ale muszą po prostu uważnie wsłuchać się w to, co mówią. Teoria względności na temat geometrii, a mechanika kwantowa na temat nieprzemienności. Choć nie umiemy jeszcze do końca wyciągnąć wniosków z ich dialogu, już teraz wydają się dość interesujące. Okazuje się na przykład, choć zabrzmi to jak wierutna bzdura, że przestrzenie nieprzemienne, czyli te zrekonstruowane z kwantowych obserwabli, nie składają się z punktów, są bezpunktowe. Mało tego. W ogóle wszelkie lokalne aspekty przestrzeni tracą w tej geometrii sens. Obiekty umieszczone w tej przestrzeni właściwie nie da się mówić, że są umieszczone, bo pojęcie umiejscowienia przestaje działać. Obiekty istnieją w niej tylko jako coś globalnego. Zaciera się podział na tu i tam. Wiem, zaczyna to brzmieć jak bełkot, ale to dlatego, że nasz codzienny język jest zupełnie nieadekwatny do wyrażania tego, co opisuje geometria nieprzemienna. Ale paradoksalnie to bardzo dobrze. Jeśli nauka i filozofia czegoś nas nauczyły, to właśnie tego, że codzienny język szybko staje się bezradny. W zgłębianiu tajemnic wszechświata. Matematyka, po którą sięgamy, niestety musi być dziwna, jeśli ma nas zaprowadzić do fundamentalnego poziomu fizyki, na którym, jak sądzi wielu fizyków i jak pisze Michał Heller, grawitacja staje się polem kwantowym, a czas i przestrzeń nie istnieją w ich zwykłym rozumieniu. Na historię fizyki i nauk z nią związanych. Można patrzeć jako na wielki wysiłek ludzkości, by złowić rzeczywistość do sieci naszych pojęć i teorii. Ilekroć wydaje się nam, że już wkrótce ten cel zostanie osiągnięty, nieodmiennie okazuje się, że to było tylko złudzenie, że rzeczywistość jest bogatsza od tych wszystkich pojęciowych i teoretycznych narzędzi, jakie dotychczas udało nam się stworzyć. Historia nauki to wielka lekcja pokory, ale także lekcja nadziei. Choć każda rewolucja naukowa brutalnie weryfikowała, a raczej falsyfikowała nasze dotychczasowe wyobrażenia o świecie, to jednocześnie odsłaniała przed nami nowe, zaskakujące bogactwo. Rzeczy na niebie i na Ziemi, o których nie śniło się naszym filozofom. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać kwantowa teoria grawitacji, ale z pewnością ukaże nam wszechświat w nowej, być może nieprzemiennej, a już na pewno zadziwiającej perspektywie.